Premier napisał w Gazecie Wyborczej, że wszystko jest bardzo dobrze, no może z wyjątkiem kolei, może z wyjątkiem służby zdrowia. Otóż premier złożył podczas swojego exposé 73 obietnice. Z tych 73 obietnic zrealizował 4, to znaczy wybudował Orliki, ale i tak nie w każdej gminie. To znaczy wycofał wojska z Iraku, to zrealizował w 100%. A pozostałe obietnice jakoś przepadły, czyli zrealizował 5%. 5% jak na 3 lata to mało, ale chwalić się premier w wyborczej potrafi. Tyle tylko, że ludzie widzą, co się stało, co się dzieje i jak wygląda rzeczywistość. A rzeczywistość wygląda tak, że benzyna kosztuje 5 zł, cukier kosztuje 5 zł, wszystko drożeje, podatki zamiast maleć, o tym mówił premier przecież w swoim exposé, wzrosły. Także ja na miejscu pana premiera nie byłbym tak zadowolony, jak to wynika z jego tekstu w Gazecie Wyborczej.